miejskich, blokowisk i małomiasteczkowej prostoty stał mały domek, w którym mieszkali Jaś i Małgosia, ich ojciec oraz jego druga żona, potocznie nazywana Macą. W związku ze wzrastającą inflacją, wysoką stopą bezrobocia, rodzina ta znalazła się na skraju ubóstwa. W porównaniu do innych dzieci, Jaś i Małgosia nie posiadali żadnych nowoczesnych zabawek, ba, nawet telewizora. Jednak ich największym marzeniem było, aby tak jak inne dzieci mieć komputer. Ich jedyną rozrywką było czytanie książek, które Macocha namiętnie kolekcjonowała. Pewnego dnia dzieci znudzone czytaniem książek podeszły do ojca mówiąc: Tato, tato, kupić nam komputer? Tak, tato, prosimy cię. Obiecujemy, że zawsze będziemy grzeczni. Tylko kup nam komputer. Wszyscy znają mają komputer, tylko nie my. Dzieci kochane, tyle razy powtarzałem wam, że nie stać nas na komputer. Ledwo wiążemy koniec z końcem. Wiecie doskonale, że ani ja, ani wasza nowa mama nie mamy pracy. Żyjemy jedynie z tego, co nam się uda na zbiorni lesie. A to ledwo na jedzenie wystarcza. Do pokoju wchodzi Macocha. Tak, dzieci, wasz ojciec ma rację. A tak poza tym uważam, że komputery i gry komputerowe ogłupiają i nie wnoszą do życia młodych osób nic pozytywnego. Co gorsza, zabijają przy tym wrażliwość. Książki, moje dzieci, książki. Tylko dzięki nim staniecie się pełnowartościowymi i wrażliwymi ludźmi o pięknych duszach. Jasne, Małgosia strasznie się oburzyli, a zaczęli tupać nogami. Dość już mamy tego durnego czytania! Tak! My chcemy jak inne dzieci grać w gry komputerowe, oglądać telewizję i czytać komiksy. Nie chcemy czytać tych durnych książek! Kochani, duże dzieci uciekły obrażone do swojego pokoju, a ojciec wraz z Macochą postanowili porozmawiać, aby rozwiązać problem. Ja nie wiem, co począć z tymi dziećmi. Robię, co mogę dla ich dobra. Wiem, niełatwo jest w dzisiejszych czasach wychować dorastających nastolatków. Ja nie daję rady, sami sobie nie poradzimy. Jutro rano wyślemy ich do mojej kuzynki. Ona prowadzi taki ośrodek dla trudnej młodzieży. Może, przebywając tam, nabiorą trochę ogłady i rozumu. Tak, kochani, jak zwykle masz rację. Scena druga. W tym czasie, gdy ojciec wraz z Macochą ustalili plan działania, dzieci w pokoju na górze planowały coś zupełnie innego. Nie wiedząc oczywiście, co szukają dla niej miłych opiekunów.